Jeśli od kogoś oczekujemy, żeby pomógł w wojnie, widzimy ginących chłopaków ukraińskich na froncie, to przecież Polacy też są wrażliwi i mówią, kurczę, a tutaj u nas ktoś siedzi w pięciogwiazdkowym hotelu. Czy jest ktoś, kto naprawdę uważa, że Ukraina może być z tak przeszkoloną armią poza strukturami NATO? To byłoby mądre, odpowiedzialne? A nie sądzę. Putin doskonale rozumie, że ta decyzja w jakimś sensie już zapadła, że skala wsparcia dla Ukrainy, wsparcia w różnej formie wojskowego, politycznego jest taka, że Ukraina jest jak gdyby w NATO. Ja przestrzegam wszystkich przed takim myśleniem, o jeśli wygra Trump, to koniec świata. To po prostu będzie inna gra. I tyle. W Polsce pracuje legalnie, ale też częściowo na czarno pewnie pracują Ukraińcy. No i chociaż ja nie pochwalam żadnego pracowania na czarno, ale to wszystko razem buduje polskie PKB. Pewne podstawy do tego, żeby formować ten legion w Polsce z naszej strony jest. I to jest może najważniejsza informacja. To na razie super chyba nie działa. To blisko polityki, blisko świata. Paweł Kowal, przewodniczący Komisji do Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu i szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Witam. Dzień dobry. I Maria Górska, dziennikarka ukraińskiej telewizji Espresso, redaktorka Sestry EU. Zaczniemy od tego, że 13 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Korea Północna dostarcza Rosji już nie tylko broń, rakiety balistyczne, a teraz również żołnierzy, instruktorów wojennych. Zełenski wzywa Zachód do zwiększenia wsparcia Ukrainy. Co pan sądzi o tym nowym wątku tej wojny? Co zmienia fakt większego udziału Korei Północnej w wojnie w Ukrainie? Od początku było wiadomo, że to jest jedna oś zła, Korea, Iran i Rosja, i że dojdzie do tego momentu, kiedy te dwa państwa będą aktywnie wspierały Rosję. I tak się dzieje, to niczego, z naszego punktu widzenia to niczego nie zmienia, bo ja pozostaję przy swoim. Ukraińcy muszą dostać pełne wsparcie, jeżeli chodzi o użycie broni, którą mają w swoich zasobach. Ukraińcy muszą dostać realną szansę na to, żeby bronić swoje terytorium, odzyskiwać od Rosji tę część Ukrainy, którą Rosja teraz okupuje. I z tego punktu widzenia głównym przeciwnikiem pozostaje Rosja. Gdyby nie Rosja, nie byłoby tej wojny. No a jak jednak z tą coraz większą polaryzacją świata, coraz większym wsparciem przyjacieli Putina tej wojny i jak ma reagować świat cywilizowany, Europa? Widzimy, że Chiny coraz bardziej się wciągają i teraz ta ich satelita, Korea Północna, wysyła swoich żołnierzy na ukraiński front. Ciągle to samo, dać Ukraińcom możliwość walczyć, wspierać ich budżetowo tak, żeby państwo funkcjonowało. Dopóki są możliwości mobilizacyjne, a te możliwości mobilizacyjne są, Ukraina powinna mieć szansę normalnie walczyć o swój pokój, dlatego że nie ma, wciąż mylimy pojęcie pokoju z kapitulacją. Tu nie chodzi o to, żeby Ukraina skapitulowała, nie chodzi o to, żeby się poddała i żeby to nazywać pokojem, tylko chodzi o realny pokój. A realny pokój, tłumaczę to od rana do wieczora na każdym spotkaniu politycznym, które mam, oznacza, że nie ma czegoś takiego, że Rosja siłą zmienia granice. I to jest istota sprawy. A inne rzeczy to są istotne, ale jednak dodatki. Dla mnie nie jest niczym nowym, że Korea wspiera Rosję, będzie to robiła. Korea nie ma innego wyjścia, mówię o Korei Północnej. Natomiast bez Rosji tej wojny nie ma i bez Rosji nie ma całego zamieszania. Porozmawiajmy jeszcze trochę o Chinach. Nie analizowaliśmy tego planu pokoju chińskiego, który przez cały czas istnieje, gdzieś wisi w powietrzu jak alternatywa temu ukraińskiemu planu zwycięstwa, o którym trochę dalej. Pamiętamy, że właśnie Chiny przez cały czas próbują proponować własną wersję planu pokoju w Ukrainie i gotowi są zorganizować szczyt pokojowy, tak zwany szczyt pokoju, i gwarantują udział Rosji. Jaki jest cel tego chińskiego planu pokoju? Myślę, że najważniejszą rzeczą dla Chin jest w tej chwili zachować pewną równowagę, to znaczy nie zachować Rosję w takim stanie, żeby ona była poważnym partnerem dla Chin. Bo dzisiaj to Chiny myślą o Rosji, że Rosja jest ich partnerem, ale też nie chcą, żeby była zbyt słaba. Więc Rosji chcą pomóc, Chiny chcą Rosji pomóc w taki sposób, żeby w odpowiednim momencie uratować Rosję od blamażu. Bo ja myślę, że to idzie do blamażu Rosji. To jest kwestia tylko, żeby Ukraina wytrzymała. To Rosja nie da rady obronić swojej reputacji na świecie, Rosja nie da rady utrzymać wzrostu gospodarczego. Problem w tym, że gra jest na czas i że dzisiaj wszyscy dyskutują o tym, jak podtrzymać możliwości Ukraińców do kontynuowania wojny w przyszłym roku. Przecież jeżeli popatrzymy na mapę,
Ja sobie te mapy analizuję bardzo często. To nie jest tak, że jakoś super przesunęły się pozycje rosyjskie. Jeżeli dodamy to, że Ukraińcy weszli na Kołszczyznę i że są w stanie z tym sobie poradzić, no to nie ma czegoś takiego, że ten rok kończy się jakimś zwycięstwem Rosji. Przeciwnie, należałoby się zastanowić, jak to jest, że państwo, które jest tak silne, które tak buduje swoje wpływy, no nie jest w stanie dać rady Ukrainie. I chwała Bogu. Więc trzeba Ukraińcom teraz pomóc. A różne inicjatywy prezydenta Zełenskiego, teraz ta inicjatywa budowania pokoju, one właśnie tego dotyczą, żeby utrzymać zainteresowanie Ukrainą. Największym zagrożeniem w tej chwili jest zresztą moim zdaniem, jeżeli spadnie zainteresowanie Ukrainą i tak naprawdę i tak wszyscy wstrzymujemy oddech do wyborów w Stanach, powiedzmy to sobie szczerze, to jest jeden i centralny temat z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o polityczne decyzje w najbliższym czasie. Prezydent Zełenski przedstawił w tym tygodniu swój plan zwycięstwa już nie tylko partnerom na Zachodzie, a i Українцям, українським політичним лідерам в парламенті, українським в Раді Найвищій. І, власне, без додатків, які застали таємними, віме, що є головних 5 розділів, з яких головне – то запрошення в НАТО, а другі головне – то збільшення оборонних можливостей для України. Ну, і якщо зачинч реалізовувати цей план, мовить президент України, війна можна скінчити ще в 2025 року, якщо зачинити зараз. Що пан сонді о тим плані звичайства? Чи зна пан трещ таємних додатків? Ні, жодних не знам трещ таємних додатків. І наїле то реальне? Найважніша справа – то є отварчі НАТО і отварчі Унії Європейської для України. Я вважаю, що без того ще не обійде. Значить, Україна де-факто є в НАТО. В такому розумінні є в НАТО, що її армія є пов'язана з її технологічним способом зарządzania і так далі, і так далі. Z tym wszystkim, co się dzieje w sztuce militarnej na Zachodzie. Ukraińcy mają dobrze... Jeżeli popatrzeć na cały świat zachodni, to prawdopodobnie ukraińska armia jest druga po amerykańskiej, jeżeli chodzi o NATO. Ja oczywiście używam tutaj cudzysłowu, bo Ukraina formalnie nie jest w NATO, ale jest tak blisko dzisiaj ze światem zachodnim, że tak należy traktować tę armię. Więc ja bym odwrócił pytanie. Jaki sens ma przeciągać tę decyzję, tę polityczną decyzję, o rok czy dwa lata, skoro i tak wszyscy wiedzą, że Ukraina nie ma innego wyjścia, tylko musi iść w kierunku NATO, bo co zostanie poza Rosją i poza NATO, tak na boku? Ktoś, kto poważnie zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, sobie to tak wyobraża? Przecież nikt tak nie myśli. To może powiedzmy to wyraźnie, bo ja to często mówię w kuluarach różnym politykom. Czy jest ktoś, kto naprawdę uważa, że Ukraina może być po tej wojnie z tak przeszkoloną armią, z tymi kilkuset tysiącami weteranów poza strukturami NATO? To byłoby mądre, odpowiedzialne? A nie sądzę. Więc jest to kwestia, kiedy przyjdzie sygnał polityczny, bo chodzi o sygnał polityczny. I on powinien przyjść teraz, dlatego że teraz potrzeba wsparcia moralnego walczącym Ukraińcom. Ну, власне, президент України Володимир Зеленський має надію, що Україна отримає запрошення в НАТО вже в найближчі кілька місяців. На ілі то є реальне. І теж цікаве, що, напевно, зараз розуміємо то і українські лідери, і медіа так то показують, що не ході зараз о членковство, ході, власне, о запрошення. А то значить, що п'ятий артикул НАТО не був би поширений на територію України. Właśnie co wtedy zmienia to samo zaproszenie? Czy dostateczne jest, żeby odstraszyć Putina? Ono jest bardzo mocnym sygnałem, ono było bardzo mocnym sygnałem na jako finisz kampanii Joe Bidena. Chyba nie uchylę żadnej tajemnicy, nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli powiem dość wyraźnie, że toczą się przecież dyskusje nad politycznym rozwiązaniem tego problemu, bo problem techniczny jest drugorzędny. Ukraina nie byłaby pierwszym państwem, które jest przyjmowane do NATO w sytuacji, kiedy ma jakieś kłopoty graniczne. Ostatnio zastanawiałem się nad tym, jak to było, począwszy od Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ona stała się, była w NATO bez jednego dnia negocjacji de facto. Po prostu została włączona do Niemiec zachodnich ówczesnych i całe Niemcy były w NATO i tyle. Więc historia NATO zna różne rozwiązania. Nie dajmy sobie wmówić, że nie ma, że tu problemy są formalne. Problemy są polityczne, trzeba podjąć polityczną decyzję. I dzisiaj świat zachodni dyskutuje o tej politycznej decyzji, bo aspekty prawne, formalne czy techniczne nie są tak naprawdę przeszkodą, bo wszystko to już było kiedyś w NATO rozwiązywane.
Ale jeżeli mówisz o tym, jaki by to był sygnał dla Putina, czy zrozumiałby, że na tej szachownicy jest po prostu dla niego całkowicie przegrane, że nie ma dalej sensu prowadzić tę wojnę? W wypadku takiego zaproszenia Ukrainy w NATO. To będzie więcej wątków. Naprawdę nie ma co analizować polityki dzisiaj tylko z punktu widzenia jednej decyzji o zaproszeniu Ukrainy do NATO. Putin doskonale rozumie, że ta decyzja w jakimś sensie już zapadła, że skala wsparcia dla Ukrainy, wsparcia w różnej formie wojskowego, logistycznego, politycznego jest taka, że Ukraina jest jak gdyby w NATO. Przecież to wsparcie jest tak duże, jak gdyby Ukraina była w NATO. To nie jest małe wsparcie. I Putin to oczywiście doskonale wie. Cały problem polega na tym, na ile Ukraina wytrzyma to napięcie. Na razie wytrzymuje. Popatrzmy na mapę. Cały ten rok to jest jednak czas, kiedy Ukraina wytrzymuje napięcie. I problem jest, jak długo wytrzyma Putin. Bo Putin też jest pod napięciem u siebie. Oczywiście są tacy, którzy zainwestowali dużo w tę politykę Putina i oni uważają, że z Putinem jest wszystko okej, okay, ale no powiedzmy sobie szczerze, Putin nie może się pochwalić żadnymi sukcesami. Patrząc tak proporcjonalnie na sytuację, to Ukraina może się pochwalić sukcesami, bo Putin jej nie dał rady ani w pierwszym roku, bo nie zdobył Kijowa, ani nie zdobył Chersonia, ani nie było realnego szturmu na Charków, bo też by nie dał rady, ani nie jest w stanie zapobiec wejściu Ukraińców na teren Kurszczyzny. Ale teraz bardzo uważnie spostrzega za tym, co odbywa się w Stanach Zjednoczonych, pewnie licząc, że może to zmienić i jego rezultaty. Widzimy, że... Dlatego być może moglibyśmy przerwać nasze rozmowy na 2 tygodnie i poczekać, co się stanie w Stanach, bo to, co się stanie w Stanach, będzie... Znowu, kluczowe. Będzie ważne. Od tego będzie dużo zależało. Ale też w każdym wariancie trzeba będzie sobie poradzić. I też ja przestrzegam wszystkich przed takim myśleniem, o, jeśli wygra Trump, to koniec świata. To po prostu będzie inna gra. Trzeba będzie dostosować nasze instrumenty, nasze działania do tych warunków. I tyle. Nie przerywamy naszych nagrań, analizujemy, jesteśmy pilni i wychodzimy z tej sytuacji, którą mamy. I widzimy, że w tym tygodniu po przełożonym Rammstein prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jednak wyruszył do Niemiec, gdzie odbyły się spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Jaki jest główny cel tej wizyty Bidena do Europy za 5 minut do wyborów w Stanach? Biden bada, co można zrobić w okresie przejściowym, moim zdaniem, dlatego że do wyborów w Stanach chyba już nic istotnego się nie wydarzy, bo to już zostało mało czasu, ale myślę, że jest jeszcze temat, jakie rzeczy na siebie, które decyzje może wziąć na siebie jeszcze Joe Biden tuż po wyborach, niezależnie od tego, kto będzie następcą, czy Kamala Harris, czy Donald Trump. Oni dzisiaj idą łeb w łeb i szczerze mówiąc tyle poświęcaliśmy w poprzednich odcinkach uwagi Pensylwanii. Dzisiaj też możemy o Pensylwanii powiedzieć. Ale widać, że sytuacja jest niepewna także w północnej Karolinie. Widać, że sytuacja jest niepewna w Georgii. Widać, że wokół Wielkich Jezior też w Stanach, w poszczególnych ze Stanów, czasami ta różnica jest mniej niż 0,5%. Czyli emocje będą prawdopodobnie do ostatniego momentu. Ale w każdym z tych wariantów myślę, że Biden analizuje, co może zrobić już w okresie, kiedy wybory będą zdecydowane. Czyli ten moment po przeprowadzeniu wyborów, a przed formalną inauguracją nowej prezydentury. Politycznie to chyba jest istota sprawy. Jakie są dla nas teraz zadania, dla Ukrainy i Polski w czasach tej dużej niepewności, okresie takiego zawieszenia w powietrzu tej całej sytuacji? Nie jest dobrze, że nasze relacje polsko-ukraińskie są teraz takie, ja nie uważam, że są złe, tylko nie są zsynchronizowane? Właśnie, są mało zsynchronizowane, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o szczególnie to działanie na Zachodzie. Moim zdaniem sprawy bezpieczeństwa są wciąż, nic się nie zmieniło w sprawach bezpieczeństwa. Osobiście liczę bardzo na to, że szybko posunie się, jeżeli chodzi o sprawy polsko-ukraińskie, dialog historyczny. Czekam na to, jak będą wyglądały rozmowy pani minister kultury i ministra kultury Toczyckiego. Taki jest nasz los, że te historyczne kwestie trochę zaciążyły na ostatnich tygodniach. Myślę, że to jest ten czas, że trzeba nie stracić tego czasu. Ja mówię to też ukraińskim politykom, trzeba skorzystać z tego czasu. Pewnie to jest najlepszy moment na
na wykonanie gestów. W Polsce również dyskutują o strategii migracyjnej rządu na najbliższe 5 lat. Jeżeli już mówimy o takich sprawach polsko-ukraińskich, ma ona być rozwiązaniem, rozwinięciem, to znaczy słów Donalda Tuska o czasowym zawieszeniu prawa do azylu i zapowiedzi ograniczenia napływu migrantów. Co to znaczy dla Ukrainy i czy chodzi tutaj o tych Ukraińcach, które przyjechali do Polski w czasie wojny? Nie, to chodzi o, znaczy chodzi o jedną konkretną sprawę, czyli chodzi o to, że kiedy prawo azylowe powstawało, to było tak, że ono było przeznaczone dla ludzi, którzy mimo ograniczeń na przykład chcą uciec ze Związku Sowieckiego, ale Związek Sowiecki nie chciał ich wypuścić. Teraz jest odwrotnie. To znaczy teraz Rosja i Białoruś specjalnie puszczają ludzi na drugą stronę granicy po to, żeby użyć prawa azylowego przeciwko poszczególnym państwom. Czyli powiedzieć tak, my ich przeszkolimy do dywersji, oni idą do was, a wy musicie im udzielić prawa azylowego. Wszystko jest odwrotnie niż wtedy było. I teraz gdzie jest rozwiązanie? Rozwiązanie tkwi w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który daje możliwość państwom, żeby w sprawach ochrony granicy czasami także zawiesiły prawo do azylu. Pierwsza sprawa, samo ogłoszenie, że możemy, rezerwujemy sobie prawo, żeby ograniczyć prawo do azylu, jeżeli będziemy uważali to za ważne, jeżeli to już ogłaszamy, no to już jest sygnał dla naszych partnerów, że oho, trzeba się zastanowić, nie? Czy warto używać tej broni. Druga kwestia, to daje też to jest też ważnym atutem wewnętrznej w sytuacji politycznej. No tu chodzi z kolei o to, że rząd centrowy, lewicowy, czy centrowo-prawicowy, bo taki charakter ma de facto rząd w Polsce, musi pokazać, że jest zdeterminowany do ochrony granicy w 100%, no bo inaczej wyrosną mu partie nacjonalistyczne, które będą się zasłaniały tym, że chronią lepiej granicy. To my dajemy jasny sygnał, nikt lepiej od nas nie będzie chronił granicy. Są też inne argumenty, to znaczy jeżeli jasno mówimy przykładowo Niemcom, nie róbcie granic, nie przywracajcie granic wewnątrz Unii Europejskiej, no to my musimy na naszej granicy też postawić tamę i powiedzieć, nie ma przejścia. I to są te wszystkie elementy, które musimy naraz przeprowadzić, a to oznacza, że trzeba użyć tych rozwiązań, których już używała Finlandia, i zarezerwować dla siebie prawo do czasowego zawieszania prawa azylowego. No, ukraiński temat ukraińskich uchodźców też brzmiał w tym tygodniu od postaci z polskiego rządu, zwłaszcza minister obrony Kosiniak-Kamysz oburzał się, mówił, że Polaków oburza zachowanie niektórych ukraińskich uchodźców w Polsce, które pozwalają sobie odpoczywać w 5-gwiazdkowych hotelach i jeździć na drogich autach. Co możemy o tym powiedzieć i na ile to też przekazuje samą właśnie istotę tego, czym się zajmują ukraińscy uchodźcy w Polsce. Jest bardzo duża społeczność, czyli ona jest bardzo ze swojej natury zróżnicowana, także myślę, że trzeba popatrzeć na nią całościowo. Tak jak ja oczekuję od, nie wiem, ukraińskich komentatorów, żeby całościowo widzieli polską scenę polityczną i cytowali nie tylko te przykłady, które im się wydają najbardziej kontrowersyjne. Wyjaśnię, dlaczego ja o to pytam. Bo z jednej strony oczywiście sytuacja tego, że w Polsce znajduje się taka ilość mężczyzn z Ukrainy wieku mobilizacyjnego, boli mnie jako obywatelce Ukrainy. Chciałbym, żeby wszystkie te mężczyźni, które nie mają, jakby nie są osobami z niepełnosprawnością albo nie mają trójki i więcej dzieci, dołączyli do ukraińskiego legionu w Polsce. Ale z innej strony też boli mnie, że tak rzadko w wypowiedziach polskich ministrów brzmi informacja o tym, że ukraińskie uchodźczynie, które pracują w Polsce, składają ważny wniosek w polskie PKB i w rozwój polskiej gospodarki. Ale może w ogóle trzeba tę dyskusję prowadzić tak bardziej na chłodno i po prostu powiedzieć tak, w Polsce pracuje legalnie, ale też częściowo na czarno pewnie pracują Ukraińcy, to wszystko razem. Chociaż ja nie pochwalam żadnego pracowania na czarno, ale to wszystko razem buduje polskie PKB. Czy można sobie wyobrazić w ogóle rynek pracy w Polsce bez tych uchodźców z Ukrainy? Raczej nie. Więc jeśli tych uchodźców jest tak dużo, no to jeżeli jest jakaś grupa, która ma milion,
No to będzie jak w socjologii, no będą tam biedacy, żebracy i też będzie trochę bardzo bogatych. Czy jest coś złego w tym, że ktoś mieszka w drogim hotelu w Polsce? Zapłaci, więc ten hotel się będzie kręcił. Jest też z tego korzyść dla polskiej gospodarki. Żadna z tych spraw nie jest czarno-biała. I to chciałbym przekazać. Każdy z tych przykładów, które pani podaje, które podał wicepremier, ma swoją dobrą i złą stronę. Jeśli od kogoś oczekujemy, żeby pomógł w wojnie i tak dalej, i widzimy ginących chłopaków ukraińskich na froncie, widzimy, nie wiem, Umera Sadowego przykładowego, on codziennie odprowadza trumny, towarzyszy trumnom, które idą na cmentarz, to przecież Polacy też są wrażliwi i mówią, kurczę, a tutaj u nas ktoś siedzi w pięciogwiazdkowym hotelu. Ale przecież on nie wie tak naprawdę ten, kto mówi, kto jest w tym pięciogwiazdkowym hotelu. Może też chłopak, któremu ktoś zafundował pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu, a ma niesprawną nogę. Tego też przecież nie wiemy, więc każda z tych sytuacji wymaga takiego trochę dystansu i zastanowienia się, co tam się, o co to chodzi. A poza tym no wśród tak dużej grupy uchodźców no to czysta socjologia. Trudno, żeby byli sami biedni albo sami bogaci. No są i tacy, i tacy, i tacy. I tak to po prostu wygląda, więc to, czego chciała strona ukraińska, żeby dać pewne podstawy do tego, żeby formować ten legion w Polsce, z naszej strony jest. I to jest może najważniejsza informacja. To na razie super chyba nie działa. Nie wiem, jaki jest dokładnie nabór, ale trochę działa. Może trzeba poczekać. Od kilku tygodni dopiero uruchomili się te centrum. Trzeba poczekać i mieć trochę, wie pani co, ponieważ my co tydzień rozmawiamy. Ja się zajmuję stosunkami polsko-ukraińskimi od strony politycznej, naukowej, no każdej możliwej, już chyba ze 20 lat. Więc ja też się nauczyłem nie reagować na wszystko jakoś nerwowo, czy może czasem się nawet komuś wydaje w tych naszych rozmowach, że ja zbyt tak łagodnie reaguję, ale nauczyłem się tego, że dzisiaj jest gorzej, to jutro będzie lepiej. Że każda sytuacja ma swoją drugą twarz. Jeśli Ukraińcy mieszkają w polskich hotelach, komuś się to może wydawać dziwne, bo sam nie mieszka w takich hotelach. Ja nie mieszkam w takich hotelach przykładowo, nie? Bo mnie nie stać. Ale kogoś może być stać. A poza tym, jeśli ktoś mieszka w naszych hotelach, to wyobraźmy sobie, że wychodzi z tych hoteli. No hotele sobie poradzą, ale już czy sobie poradzą sklepy, czy sobie poradzą, nie wiem, taksówki, czy sobie poradzą też bardziej skomplikowane branże, jak branża informatyczna, nie sądzę. Więc każda z tych spraw pokazuje tylko jedno i można by ją tak skwitować, że nasze społeczeństwa są już tak zbliżone i przerośnięte, że musimy być gotowi na to, że ta bliskość czasem będzie rodziła złość, a czasem będzie rodziła coś bardzo sympatycznego, miłość, opowieści o tym, że zawsze na wieki i tak dalej. No to relacje międzynarodowe mają w sobie coś z relacji międzyludzkich. Czy planuje polski rząd najbliższym czasem zmieniać podejście do ukraińskich mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, które przebywają w kraju? W sensie, że co mielibyśmy robić? No nie wiem, właśnie to mnie interesuje. Czy jest jakiś plan? Moje stanowisko jest takie. Jeśli ktoś jest legalnie, pracuje, to jest zawsze limit zaangażowania innego państwa. Polskie państwo nie może wyręczać państwa ukraińskiego, w sensie robić mobilizacji dla Ukrainy. To byłoby nie fair, a poza tym to by budziło na przykład opór u rodzin. Przecież ci mężczyźni mają też swoje rodziny. Często te rodziny nie chcą, żeby oni szli na front. Więc my mamy wejść w rolę państwa ukraińskiego i wziąć na siebie wszystkie problemy z tym związane. I to też, to mówię zarówno do pani, ja tego nie widzę, nie wiem, jakby to miało wyglądać. Mówię to też do polskich polityków. My możemy w wielu sprawach pomóc i myślę, że Polska, jak mało które państwo, może jako jedyne w takiej skali pomogło w różnych aspektach. Ale są też granice, których nie możemy przekroczyć, no bo jak przekroczyć? Trudno, żeby Polska rekrutowała do ukraińskiej armii, no. Ale nie ma planu też wspierania specjalnego tych mężczyzn, stworzenia dla nich specjalnych warunków i jakby... No, czyli wsparcie to, o co strona ukraińska prosiła, czyli co się znalazło w tej deklaracji o bezpieczeństwie, która była na początku lata podpisana przez prezydenta Zełenskiego i premiera Tuska, to jest. Też trochę o mobilizacji, o tych rozmowach, które odbywają się w samej Ukrainie i w świecie. Kilku media w tym tygodniu poinformowały, że Amerykanie z obu partii cisną na prezydenta Ukrainy, aby Ukraina obniżyła próg mobilizacyjny z 25 do 18 lat. Jak pan widzi tą perspektywę i co pan o tym sądzi? Co w ogóle o tym mówią w kuluarach polskiej polityki? Nie słyszałem, żeby ktoś się na tym... żeby ktoś to jakoś analizował. Myślę, że to jest decyzja ściśle związana z sytuacją demograficzną na Ukrainie i możliwościami mobilizacyjnymi. Także
Nie wiem też, czy ukraińskie państwo chce w ogóle na zewnątrz podawać takie realne dane dotyczące mobilizacji, w których grupach wiekowych jest największy problem. Kiedy rozmawiam z szefami regionów, bo trochę podróżuję po Ukrainie, raczej wygląda na to, że mówią i też jak odczuwam, że sobie wciąż radzą z tą mobilizacją. Rozumiem, że kiedy się mówi o problemach, to oznacza, że po prostu są większe problemy z mobilizacją niż były 2 lata temu, ale wciąż ta mobilizacja w tym roku się udała. Jakie dodatkowe środki zastosować? Próbuję państwo ukraińskie z tym Legionem, zobaczymy w jakim... Nie stawiajmy tu kropki na D, bo to się może udać. Może są też inne sposoby. No i wreszcie zobaczymy, w jakim stanie będzie wojna za parę miesięcy. No i szefowa MSZ Finlandii oświadczyła o prawdziwym zmęczeniu Zachodu wojną na Ukrainie. Chciałabym, żebyśmy na koniec naszego programu odnieśli się do tego, do tej wypowiedzi. Zdaniem Eliny Valtonen, kraje zachodnie są coraz bardziej zmęczone wsparciem Ukrainy i jednocześnie mówi o tym, że jeżeli pozwolić teraz Rosji zwyciężyć, to jakby zwiększa też wiarygodność ataku na Europę, na kraje europejskie, bałtyckie i tak dalej. Widzimy też te prognozy szefa niemieckiego wywiadu, który mówi o tym, że Rosja może udać się do ataku na kraje NATO jeszcze w tym dziesięcioleciu. Więc co pan uważa o tym zmęczeniu wojną? Na ile ono jest wielkie i jak go zwyciężyć? Pani szefowa MSZ Finlandii ma w 100% rację. Ja bym do tego tylko dodał, że najbardziej zmęczeni tą wojną są Ukraińcy. Dla Ukrainy, Ukraina ma największe obciążenie, mimo wszystko. I ja wiem, że to długo trwa i rolą takich polityków jak ja jest to tłumaczyć, pokazywać, jaka jest stawka. Oczywiście, że stawką dzisiaj jest, jeśli dopuścimy Rosję, to tym większe będą problemy, więc może lepiej wytrzymać to zmęczenie. Ono jest faktycznie, bo ludzie chcieliby o czymś innym rozmawiać i tak dalej, ale pamiętajmy zawsze, kiedy to mówimy, że najbardziej zmęczona i dotknięta tą wojną jest Ukraina, to ona jest ofiarą, a Rosja jest agresorem i te dwa fakty niech budują każdą naszą wypowiedź polityczną, każdy nasz plan. Dziękuję za ten program. Paweł Kowal, Maria Górska, do zobaczenia w następnym tygodniu. Dziękuję bardzo.